Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalek z Ligi po godzinach, odcinku specjalnym, w którym nastąpi losowanie trzeciej rundy Pucharu Stalek z Ligi, a tego losowania dokonam wraz z moimi gośćmi. Witam Arka Borżyńskiego, przepraszam bardzo, z drużyny Schumacher PK King, Maciej Grodzki, dzisiaj w koszulce AC Milanu. Czyżby to związane z ostatnimi wzmocnieniami Milanu, czy taki stały fan? Bardziej z osłabieniami. Allegri odchodzi po sezonie, także... No dobrze, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o losowaniu Pucharu Stalek z Ligi. Trzy mecze, które będą rozegrane w ramach tej trzeciej rundy. Trzy niezwykle ciekawe mecze. Arek, lekka tema przed losowaniem jest? Jestem bezpośrednio po meczu, także trema już minęła. Maciek, znamy drużyny, jakie wystąpią w trzeciej rundzie Pucharu Stalek z Ligi. Kogo upatrujesz w ramach faworyta? Do całego, że tak powiem, zwycięstwa tutaj no ciężko powiedzieć, co nam przyniesie los, jeżeli chodzi o pary. To dopiero będę mógł troszeczkę może więcej powiedzieć, że już te pary, które to nam los przyniesie, no jakby razem rozstawi, także no coś więcej może dopiero jak te trzy pary, które będą wylosowane, będę mógł wtedy głos zabrać. To może nasz gość wylosuje pierwszą kulkę. Zobaczymy za chwilę, która drużyna wystąpi w parze numer 1. Unisław Team, para numer 1. Szybciutko, jeżeli chodzi o Unisław, może pytanie jeszcze tutaj, prośba o opinię. Moim zdaniem jeden z faworytów Pucharu, nie tylko Pucharu, ale także całej ligi i powiedzmy także o wielkim wyróżnieniu dla zawodnika drużyny z Unisławia, Piotra Kaczkowskiego, który dzisiaj rozpoczął testy w łódzkim Widzewie. No dokładnie tak. Zespół Unisławia z każdym meczem w tym sezonie urasta do coraz to większego faworyta. Już u Ternosa takim zespołem jak Eurodrup Toruń, no na pewno też tutaj zwycięstwo z mistrzem, czyli z Rafmiksem 3-2 w ostatnich sekundach po golu Rafała Szatkowskiego na pewno takiego splendoru drużynie z Unisławia przynosi. Każdy musi się już mocno liczyć z tymi młodymi chłopakami, także no dzisiaj też dosyć ważny sprawdzian przed tym zespołem, rewanż za Puchar Ligi z zespołem z Torunia, także no zobaczymy, czy forma jest cały czas, czy to był po prostu tylko jedna, że tak powiem, jaskółka. Arek, ciężko się gra przeciwko takim drużynom właśnie jak te drużyny, które grają na co dzień w futsal, typowy futsal. Przypomina to czasami w meczu z tymi drużynami słabszymi, które tutaj no, przychodzą też pograć dla zabawy, tak? Spędzić fajnie zimowe wieczory, no chociaż zimy za oknem nie mamy. Przychodzicie sobie pograć, no a tutaj dostajecie drużynę, którą no niestety pokonać jest ciężko, bardzo ciężko. Jak oceniasz takie drużyny? Uważam, że no jesteśmy drużyną amatorską. Ogólnie tak zbiliśmy drużynę z tego i jakby nie patrzeć, występujemy tutaj co roku. Może nie w takim samym składzie jak na samym początku, gdzie jeszcze startowaliśmy jako Polpak. Aczkolwiek staramy się, żeby te mecze były, no przynajmniej dla nas, jakieś motywujące do następnych kolejnych turniejów. Tak, ogólnie, żeby sobie pograć w piłkę. Tak, wylosuj rywala dla drużyny z Unisławia. No i zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś hit. Za chwilę się tego dowiemy. Grudziądz Team. Rozmawiałem jeszcze w dniu wczorajszym z Maćkiem Gzelą. Powiedział, wylosujcie nam Akropol. Nie będzie tak łatwo już jednak w trzeciej rundzie drużynie z Grudziądza, taki był los oczywiście. Nie będzie, Maciek, łatwo drużynie z Grudziądza, mimo tego, że jest tutaj już Olszewski, no to Unisław zdecydowany faworyt. Znaczy no ogólnie tak może odniosę też się do słów Maćka, bo usłyszałem, że w tym sezonie
liderzy strzelców z ostatnich lat no, zawodzą i tu się zgodzę. Zarówno Amek Olszewski, jak i Patryk Podolski z Ralf Miksu no, nie są to już tak skuteczni zawodnicy jak w poprzednich sezonach. Także no, tutaj, jeżeli chodzi o klasyfikacje indywidualne, no, na pewno nie będą w czołówkach, nie będą tutaj się liczyć o najważniejsze nagrody. Zespół z Grudziądza, to już może kolejny raz powtórzę, bez Patryka Stankiewicza no, traci bardzo wiele. Jak oceniasz tą parę? Arku? Ciężko mi określić. Obie drużyny grają w super futsal, a co, jaki będzie wynik na koniec, to się okaże. Myślę, że stawiałbym na Unisław Team. Wróćmy jeszcze na chwilę do twojej drużyny. Przypomnijmy, że jest to drużyna, która grała tutaj tak naprawdę od początku Halowej Ligi Piłki Nożnej w Świeciu. Wcześniej właśnie jako Polpak, później jako Schumacher PK King. Tak można powiedzieć, że jesteście tutaj w zimę od kilku dobrych lat stałymi bywalcami. I znacie tą halę, każdą szatnię, centymetr po centymetrze możemy powiedzieć. To się zgadza, aczkolwiek teraz w naszym teamie są pewne zmiany, staramy się jakoś zawodników jakby wymieszać i żeby każdy sobie pograł. Uważam, że myślę, że będziemy w przyszłym roku tak jak w tym uczestniczyć. Nieważne z jakimi wynikami, najważniejsze, żeby była dobra zabawa. No to cóż, losujemy drugą parę. Ultimate Team Bydgoszcz. Ultimate Team Bydgoszcz. No i może szybciutko wylosujmy rywala do drużyny z Bydgoszczy. Czyżby były derby? Jest tutaj oczywiście SPX, FTMDD, WSG Bydgoszcz. Nie będzie. To już widzę. Unisław Friends. No i Maćku, od razu pytanie o tą parę. Ultimate czy Unisław? Dwie drużyny drugoligowe. Wczoraj było spotkanie pomiędzy Ultimate z Oazą Smaku. No i tak Damian Jankowski, jak przechodziłem, się zapytał, a co oni robią w drugiej lidze. Ta drużyna może sprawić tutaj dużo kłopotów Unisław Friends, mimo że w drużynie z Unisławia gra kilku zawodników, którzy jeszcze niedawno stanowili o sile Unisław Team. No dokładnie tak. Też warto tutaj zaznaczyć, że w drużynie z Bydgoszczy od wczorajszego dnia jest nowy zawodnik. Znany tutaj świeckiej publiczności Grzegorz Słukowski z przeszłością w PBDIM. W tym sezonie występujący w zespole Syli. No taki transfer myślę, że dosyć głośny jak na warunki Stalex Ligi. Większe możliwości w tym momencie, tak? Jeżeli chodzi o sprawy drużynowe, tutaj Grzegorz może wygrać z tą drużyną. Drużyna z Celi już, można powiedzieć, tylko i wyłącznie może walczyć o Puchar Pocieszenia w trzeciej lidze. Ultimate może namieszać. No, kwestia tutaj, jak ułoży się jeszcze tutaj kwestia już w fazie pucharowej, to jest też oczywiście zależne tutaj od miejsca, jakie zakończą zespoły w pierwszej lidze. Ekipa z Unisławia, też dosyć solidny zespół, z głośnymi nazwiskami jak Łobodziński, jak Maksymiak, jak Kowalski. No, na pewno mecz będzie równy, mały plusik w moim przekonaniu jednak dla Ultimate. A jak tak spoglądając na te pary pucharowe, mamy tutaj przedstawicieli drugoligowych, jednak nawet dla tych drużyn słabszych przed meczem, który wydaje się, że tutaj faworyt jest zdecydowany, to jest jeden mecz i tutaj może się tak naprawdę wszystko zdarzyć. To nie jest liga i macie tutaj też taki jakby lekki handicap. Wy jako te drużyny teoretycznie słabsze, mniej doświadczone w rozgrywkach halowych. Jak to oceniasz? Czy jest taki handicap, czy to jednak wychodzi się wiedząc o tym, że rywal jest silny i to trochę wiąże nogi? Znaczy się, no myślę, że to zależy od motywacji drużyny, jak podejdą do meczu, a przykładowo gra w takiej lidze to jest jakby taka loteria, tak? I
wiadomo, nie wiadomo na jaki zespół się trafi. Więc te drużyny uważam, że nie są skazane na porażkę, aczkolwiek no, mają troszeczkę troszeczkę taki stonowany start moim zdaniem, ale wszystko się może okazać. No to cóż, trzecia para pozostaje formalnością. Tak, prosimy. To musi być oczywiście SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. No i rywala dla SPX oczywiście już znamy. Proszę. Dziękuję. I jest to drużyna, która na pewno będzie miała kibiców po swojej stronie. Drużyna, na której meczu jest na pewno głośno. Akropol Team. Faworyt znany. Faworyt. Ale Akropol tanie skóry nie sprzeda. No z pewnością. Młoda, dosyć młodzieńcza krew, jeżeli chodzi o zespół Akropolu, gdyż no, średnia wieku myślę, że jedna z niższych w całej lidze, ze wszystkich zespołów, które u nas tutaj występują. Umiejętności myślę, że dosyć wysokie. Druga liga dla tego zespołu, jak na ten pierwszy sezon, myślę, że bardzo, bardzo, że tak powiem, optymistycznie zapatruje się na kolejne lata. Zawsze tutaj mnie to tak bardzo, bardzo cieszyło, że w tym zespole za każdym razem na swoje spotkania jest pełny skład, 15-17 zawodników zawsze się stawia. Wiadomo, jeden zagra więcej, drugi zagra mniej, trzeci nawet zdarzy się, że nie powącha tego boiska, no ale frekwencja zawsze tutaj była po dobrą stroną tego zespołu. Jeżeli chodzi o drużynę z Bydgoszczy, SPX, no myślę, że są zdecydowanym faworytem, jednak to dopiero parkiet tutaj rozstrzygnie, czy tak rzeczywiście jest. Arku, po raz kolejny tak na chwilę cofniemy się do twojej drużyny i właśnie to, co powiedział Maciek, siłą waszego zespołu, tak, tych zespołów zakładowych, tych zespołów ogólnie świeckich jest to, że przyjeżdżacie naprawdę bardzo dużą liczbą ludzi na mecz. Są mecze, w których oczywiście kogoś zabraknie, tak, każdy ma swoje również obowiązki, to jest dla was zabawa. No ale jeżeli możecie, to stawiacie się tutaj jak największą liczbą zawodników i tak, zgadza jest się. To możliwość również do odpoczęcia, tak, że w trakcie meczu zawsze wiesz, że kolega po kilku minutach może zastąpić, masz chwilę odpoczynku. Tak, tylko wiadomo, nie znaczy to, że jeśli drużyna przeciwna ma tylko jednego, dwóch na zmianę, nie znaczy to, że my mamy tylu na zmianę, to możemy sobie, wiadomo, może i będziemy mieli więcej sił, ale w tym sposobie no, nie możemy lekceważyć przeciwnika i nawet no, trzeba się obawiać. Kiedy Schumacher będzie mistrzem Stalex Ligi? To jest trudne pytanie. Trzeba porozmawiać z szefem, może zrobi jeszcze jakieś tak, transfery. Możliwe, że coś się zmieni. Zobaczymy. Może w przyszłym roku. Zawsze na to liczymy. Jesteśmy optymistami. Maćku? Jeżeli chodzi o kwestię mistrza, no to jest naprawdę ciężko powiedzieć, bo to myślę, że wszystkie drużyny, które u nas występują, o czymś takim marzą. Także myślę, że na razie to jest jeszcze troszeczkę odległa sprawa. Ja myślę, takie pytanie tutaj do Arka. Kilka osób na forum jakby ma nam za złe, że rozgrywki trzeciej ligi są tak traktowane może troszeczkę po macoszemu, jeżeli chodzi o ilość sędziów. Zazwyczaj jest to jeden sędzia, który tutaj rozstrzyga wszystkie animozje. Forumowicze nalegają, aby ta ilość wzrosła do dwóch, tak jak jest to, ma miejsce w pucharze, zarówno jak i w drugiej, jak i w pierwszej lidze. Czy według ciebie polepszyłoby to, że tak powiem, same rozgrywki, tak, same tutaj batalie o zwycięstwo w trzeciej lidze? Czy jeden sędzia zdecydowanie wystarczy na, nikomu nie ujmując, troszeczkę niższy poziom prezentowany przez takie zespoły? Po pierwsze, że tak powiem, nie śledzę na bieżąco forum, aczkolwiek no, moim zdaniem przydałby się drugi sędzia, z uwagi na to, że pewne sytuacje są kontrowersyjne, zwłaszcza rzuty po drugiej stronie, rzuty z autu, kontrowersyjne faule, a
tak poza tym to wydaje mi się, że no jeden to jest troszeczkę mało, a jak zdecydujecie, tak po prostu, takie jest moje zdanie. Ale jeszcze wracając do właśnie sędziów, rozumiem, że dużo drużyn ma również pretensje do sędziego. Niektóre sytuacje są oczywiście kontrowersyjne. Sędzia jest też człowiekiem. Niektórzy sędziowie, no rzeczywiście tak jak mówisz, no nie mogą zauważyć, będąc z jednej strony boiska, czy piłka opuściła plac gry, czy minimalnie... Kto dotknął ostatnio. Z perspektywy tej odleglejszej może się wydawać sędziemu, że jest całkiem w drugą stronę ten out i to zależy chyba od decyzji na przykład zawodnika, że się przyzna, że ten out na przykład on spowodował jest dla przeciwnej drużyny. Znaczy ja jeszcze może tutaj zabiorę głos, jeżeli chodzi o kwestię dwóch sędziów. No na pewno jest w tym dużo racji, jednak też no, trzeba wziąć pod uwagę, że cały proces, jeżeli mówimy tutaj o Stalex Lidze, no wiąże się oczywiście z kwestią pieniężną, także no jest wiele spotkań, ponad 250 w całym sezonie. No wiadomo, że... Na wszystkich meczach się nie pojawi. No dokładnie tak, no worek, że tak powiem, nie jest z gumy, żeby go tutaj rozciągać, także może w przyszłości tutaj, jeżeli jeszcze uda się jakiegoś sponsora tutaj, że tak powiem, do nas przyciągnąć, może będzie to łatwiej wyglądało. No na ten moment na pewno ten jeden sędzia no, musi niestety wystarczyć. No ale powiedzmy jeszcze jedno. Ostatnio miałem okazję oglądać spotkania trzeciej ligi, no i tam zawodnicy jednej drużyny przegrywają 4-5 bramkami i oni mają pretensje do sędziów, że przegrywają. No ludzie, sędziowie są też ludźmi. Jedna sytuacja kontrowersyjna, dwie na mecz to jest dużo. No ale nie, że drużyna przegrywa 4 bramkami. Tylko, że mogę coś dopowiedzieć. Przykładowo, jeśli wiadomo, mamy te przedłużone karne, tak, po 6 faulach. Jeśli te faule są nagminne, tak, nagminne, a sędzia nie gwiżdże, no to jest to jakaś strata dla drużyny, gdzie ta drużyna przykładowo mogłaby zyskać na tych karnych przedłużonych, a no takie czasami, no taki wystarczy delikatny faul jest odgwizdany, a ten taki bardziej brutalniejszy jest puszczony i nie ma w ogóle żadnych konsekwencji z tego tytułu. Znaczy ja stwierdzę tak, no meczowi uważam, że jest nierówny i to nie ma znaczenia, czy jest to mecz na szczycie pierwszej ligi, czy na samym dole, jeżeli chodzi o mecze trzecioligowe. To kwestia też jest oczywiście interpretacji indywidualnej każdego sędziego, czy pozwoli on na ostrzejszą grę, tak? Czy od razu tutaj każde dotknięcie będzie już karał faulem. No naprawdę, no sędzia jest, tak powtórzę słowa Adama, sędzia jest tylko i wyłącznie człowiekiem. On tak samo się myli, jak i wy. Wy też, no jako zawodnicy nie zawsze patrzycie na to wszystko obiektywnie, także no myślę, że tutaj trzeba tylko i wyłącznie skupić się na decyzji sędziego i nawet jeżeli w waszym przekonaniu jest ona błędna, no niestety trzeba to zaakceptować. Zgodzisz się z tym? No jeśli sędzia tak dyktuje, no to nie ma co się, wiadomo, nie ma co się oburzać, bo sytuacje bywają kontrowersyjne, a temperament zawodników jest różny, i no wiadomo, no, strata jakiegokolwiek zawodnika w polu w boisku, tak, jest jakby no, taką dużą stratą, tak, bo możemy stracić gola, bo wiadomo, jest to, nawet może być w trzeciej lidze są wyrównane zespoły, które no, wiadomo, grają i chcą, za wszelką cenę chcą wygrać, tak, bo jest to, jakby nie patrzeć, jest to no, poziom, który przykładowo możemy dorównać tym zawodnikom, z którymi gramy, możemy wygrać, a zdarza się, że przegrywamy, tak? Powoli
można powiedzieć, kończy się też sezon, no nie tylko nasz program. Jeżeli chodzi o twoich faworytów, kogo tutaj upatrujesz do zwycięstwa w całej lidze? Kto tutaj, jeżeli także największą twoją sympatię, jeżeli chodzi o rozgrywki pucharowe, przykuwa? Tak jak mówiłem, no nie jestem, że tak powiem, na bieżąco, czy na forum, czy od czasu do czasu wejdę na Starex Ligę, zobaczę, kiedy są terminarze i no ciężko mi powiedzieć na ten temat i się wypowiedzieć. Nie chciałbym nikomu, że tak powiem, odejmować, no ciężko mi się wypowiedzieć, no co. No to cóż, kończymy. Przypomnijmy może jeszcze raz na sam koniec pary. Pierwsza para, Unisław Team, Grudziądz Team. Kolejne starcie, czyli Ultimate Team i Unisław Friends. I ostatni zestaw pary, czyli SPX WSG Bydgoszcz kontra Akropol. Aj Piorzyński, Schumacher PK King, Maciej Grodzki, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy już za tydzień.